Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Sasin, witam Państwa. W studiu Ireneusz Maciej-Zmora, radny klubu Platformy Obywatelskiej, audytor w Stali Gorzów i były prezes klubu Dzień Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyjaśnijmy na początek to, co przed chwilą przeczytałem w wiadomościach. Ta miejska dotacja do piłki ręcznej. E, no, sprawa została zgłoszona do prokuratury. E, zrobiło to miasto, ale nie po audycie. To nie ma żadnego związku no. z pracami, które nas zespół prowadził e, w klubie. E, miasto prowadzi swoje rutynowe kontrole które również odbywały się w tym czasie. Wszystkie miejskie dotacje podlegają sprawdzaniu i kontroli. Jakaś I zespół nie. kontrolujący był w trakcie sprawdzania akurat jednej z dotacji w sekcji piłki ręcznej. Miał pewne wątpliwości co do jednego dokumentu. Te wątpliwości przelał na papier i zgłosił do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. To niczym jeszcze nie świadczy, poza tym, że kontrolerzy mieli wątpliwość, zgłosili, bo kontrolerzy też chcą mieć dla siebie bezpieczeństwo, żeby im ktoś nie zarzucił tego, że. E, przymknęli oko. Przymknęli oko, mówiąc e, kolokwialnie, więc e, to nie jest czas na wydawanie e, wyroków. Prokuratura sprawdzi, e, czy w ogóle się zająć tą sprawą, czy... a jak się za, zajmie, to sprawdzi, czy tam było wszystko ok. Ale też warto powiedzieć, że mówimy o kwocie około 5 tysięcy złotych, mhm. więc to też nie demonizujmy. Nie no jasne, ale to chciałem wyjaśnić, bo, bo no w sieci pojawiły się różne, e, różne komentarze. E, oświadczenie Urzędu Miasta. W sprawie e, audytu w Stali Gorzów, jest stanowisko klubu, które informuje, że na koniec października około 12 milionów złotych e, długu, była sesja Rady Miasta, będzie sesja nadzwyczajna, ale ja pytam z punktu widzenia kibiców, którzy nas teraz słuchają. Po tym, co pan widział, co pan zobaczył e, audytując e, Stal Gorzów, kibice, co powinni pomyśleć? Powinni pomyśleć o tym, że e, Stal ma przyszłość przed sobą w dzisiejszej formie, czy, czy będą kłopoty? Kłopoty to już są. Kłopoty narastały przez kilka lat. W tej chwili szykowany jest plan naprawczy. Mhm. On trafi najpóźniej w piątek do zespołu do spraw licencji. To oznacza, że Rządujący prezes Dariusz Wrubel ma pomysł na to, jak wyprowadzić klub z tej ciężkiej sytuacji. Przypomnę, Dariusz Wrubel, który się podjął w misji, niektórzy twierdzą, samobójczej, bo zajmuje się spłatą nie swoich zobowiązań, dzisiaj to już jest na jego, na jego barkach jako, pre, jako prezesa. Ja na tą sytuację patrzę z optymizmem. To jest trudna sytuacja, ale nie beznadziejna. Jestem optymistycznie nastawiony co do tego, że będzie licencja na starty. O tym też świadczą pewne takie przesłanki, które są z zewnątrz. Unia leśna, która była pierwsza w kolejce do tego, by zająć miejsce po Gorzów, już przeszła w tryb jakby codziennej pracy nad startem w pierwszej lidze. Każdy upływający dzień utrudnia jakby znalezienie klubu, który mógłby w ekstralidze wystartować. A, a gdyby wstalnie mm, miała licencję i kontrakty były rozwiązane, to wtedy też i zawodnicy, którzy dzisiaj są w Stali Gorzów, nie mieliby miejsca pracy. I to takie otoczenie też potwierdza to, że możemy patrzeć z optymizmem, moim zdaniem, Stal otrzyma licencję, ona będzie w jakiś sposób nadzorowana, co nikogo nie może dziwić, bo sytuacja finansowa jest trudna. Było zagrożenie funkcjonowania klubu, więc ten nadzór musi być mocniejszy, ściślejszy. Cytując to, co przesłano z Urzędu Miasta do, chociażby do, do naszej redakcji, wysokie zadłużenie jest wynikiem m.in. cytuję, rosnących kosztów operacyjnych, niedoszacowania przychodów oraz braku efektywnego zarządzania finansami. A po polsku? Plan finansowy, e, tak po polsku upraszczając, mhm. to są dwie kolumny. To są e, nasze wydatki i nasze e, przychody. Jeżeli chodzi o wydatki, zaplanowano je na zbyt niskim poziomie, rzeczywistość pokazała, że były dużo wyższe, a po stronie przychodów było dokładnie odwrotnie, w sposób niemal życzeniowo sobie zaplanowano pewne przychody, które zostały zrealizowane. Suma tych dwóch działań spowoduje, że na koniec mamy dziurę, ale powtórzę jeszcze raz, to jest efekt nie ostatniego tylko sezonu, ale też i lat wcześniejszych. Klub też. Ma argumenty na swoją obronę i też trzeba je w ten sposób przyjąć. Mhm. Klub wykazuje ponad 4 miliony złotych środków zainwestowanych w obiekt, w różne elementy, które tam się pojawiły. W pewien sposób klub argumentuje, że one powinny być zrefundowane przez miasto, w końcu jest to majątek miasta. Miasto mówi, nie mawialiśmy się i to jest takie trochę, trochę przepychanie, ale to jest jakaś tam kwota, która... Znaczy Osir z... y... stal na tej zasadzie. No nie, bo Osir jest tylko administratorem, właścicielem Aha. jest miasto, więc Osir tylko zarządza tym obiektem w imieniu miasta. To jest jakby jeden wątek, który jest ciągle dyskusyjny i rosnące koszty. Stalgorzow zapłaciła około 800 tysięcy złotych za stadion. 800 tysięcy złotych. Eee, to jest jakby jedna, jedna, jedna rzecz około. Ale to jako. dobrze w Pana opinii, czy źle? Bo z, star, korzysta ze stadionu e, i na tym też zarabia, bo, bo bilety chyba idą na, na, na konto stali. Tak, każdy klub w tym mieście korzysta ze stadionu tak. i w jaki sposób z tego stadionu się e, rozlicza. E, I to będzie inaczej w przypadku klubów np. piłkarskich, e, hal sportowych i tak dalej. Więc ja tylko pokazuję obszar, e, który e, gdzieś tam generował te, że, te, te zadłużenia. Kolejna rzecz, do której też warto byłoby wrócić pamięcią, to jest. Moment podpisania umowy na 4 lata na Grand Prix w Gorzowie. Była nawet uchwała Rady Miasta, która mówiła o tym, że zaciągnie to zobowiązanie w wysokości ponad 10 milionów złotych. Później wybuchła wojna w Ukrainie. Miasto z tego się wycofało. Klub pierwszy rok organizował to Grand Prix bez wsparcia miasta, które było zadeklarowane, które też w pewien sposób było podstawą do tego, by tę umowę na Grand Prix zawrzeć. W kolejnym roku było to wsparcie, ale było mniejsze niż deklarowane. To I też, to, na, na, to nałożyło te koszty, to, tak? Raczej, ja nie mówię, że dokładnie to, tylko hmm. pokazuje pewne składowe, które się na przestrzeni lat zsumowały no i urosły do tej kwoty. Kulbertował się kredytami, pożyczkami, ale w końcu te długi zdogoniły i już nie dało rady iść dalej. Musiało nastąpić to, to, to cięcie. Stąd też zmiana prezesa i ta trudna sytuacja. Dobrze, ale przeglądając też szczegółowe wyliczenia, i pan na tym się zna, yy, mówi pan o obiektywnych. Przyczynach dzisiejszej sytuacji, a czy są jakieś takie subiektywne? Chodzi mi o to, czy ktoś jest po prostu odpowiedzialny za jakieś rzeczy w klubie, które doprowadziły też do takiej sytuacji. I pytanie: bo to pytanie pojawiło się na sesji. Między innymi Jerzy Synowiec mówił, że to oświadczenie po audycie jest ogólnikowe, lapidarne, bez szczegółów, bez konkretów, bez winnych, no i bez tego, co dalej. Y no bo to nie jest ten etap. Mm -hmm. eee, tu wiele wątków pan poruszył, nawet nie wiem od Na którego, od którego e, zacząć. Po pierwsze e, zespół, który m, został powołany przez pana prezydenta i szefa Rady Miasta e, miał za zadanie ustalić wysokość zadłużenia. E, I tylko do tego uzyskaliśmy zgodę od klubu. E, my te... E, Badanie zrobiliśmy. Mhm. Nasz raport trafił na biurko prezydenta i biurko przewodniczącego Rady Miasta Roberta Surowca, ale nikt z nas nie uzyskał zgody od klubu, by te dane upublicznić. To są dwie różne rzeczy. Ja oczywiście, rozumiem. Badamy, jaki jak jest poziom zadłużenia. To jest jedno, na no, to była zgoda, ale nie było zgody, żeby to upublicznić. Klub podał tą kwotę w swoim oświadczeniu. Ja rozumiem radnych, Wszystkich radnych, ja się też pod tym podpisuję, że my, jako radni, by podjąć decyzję o dalszym wspieraniu stali i gorzów, powinniśmy mieć więcej informacji. I stąd właśnie zapadła decyzja na wniosek klubu radnych Gorzów Plus oraz radnych Platform Obywatelskiej, by 12 grudnia na specjalną sesję Rady Miasta zaprosić prezesa klubu Stal Gorzów Darusza Wrubla, by. Przedstawił tą sytuację bardziej szczegółowo, by dał nam możliwość podjęcia tej decyzji w oparciu o więcej e, informacji. No Wszyscy radni I, chyba ch, chcą tej sesji, bo radni PiSu też o tym mówili. Y, więc ta, więc jest, jest, zgoda tu, tu w Radzie tu jest, widać, To jest, jest pełna zgoda. I kolejny wątek, który pan poruszył osoby odpowiedzialne. To nie dotyczyło w ogóle naszej, naszej pracy. To taki audyt dogłębny jest po stronie klubu. Mhm. Uważam, że prezes Dariusz Wróbel powinien zrobić coś, co możemy nazwać raportem otwarcia. Żeby wyraźną krechą oddzielił się od tego, co było przed nim i pokazał ogrom pracy, który stoi przed nim. I jeżeli w wyniku tych prac tego zespołu wewnątrz, w klubie, zarząd uzna, że należy kogoś pociągnąć do odpowiedzialności, to na tak zrobi, ale to jest zadanie, które stoi po stronie zarządu klubu, a nie po naszej stronie. Wychodzi na to, że ta sesja 12 grudnia będzie no, bardzo ciekawa z punktu no. widzenia no, kibiców, ale także tych wszystkich osób zainteresowanych staną. Jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj e, powiedzieć e, słuchaczom. Miasto udziela dotacji na zadania. Tak. I w ramach tych zadań te środki rozlicza. I miasto robi to regularnie. Każda dotacja jest, e, jest rozliczana. Mm, więc tutaj... E, na bieżąco kontrolerzy mają informację na temat tego, czy te pieniądze publiczne trafiły tam, gdzie powinny, zostały wydane tak jak powinny. I na tym etapie myślę, że to wszystko jest, jest w porządku. Mhm. No, pomijając drobne. Jeśli chodzi o miejskie pieniądze. Jeśli chodzi o miejskie pieniądze. Mamy tutaj jedno zgłoszenie z sekcji piłki ręcznej, no ale to będzie, będzie wyjaśniane. To nie jest tak, że ktoś wykon złamał prawo, tylko są wątpliwości, które należy wyjaśnić. I sprawa jest na etapie na razie. Yy, no. Prokuratura się przygląda. Jeśli chodzi właśnie o te pomoc, bo Pan mówi o dotacji miejskiej, ja wczoraj rozmawiałem z częścią radnych, którzy sugerowali, że pod koniec roku, jak miasto podliczy, ile wydało, ile zostało, być może pojawią się jakieś pomysły. No, właśnie nie wiem, czy to dotacji, pomocy, no nie wiadomo czego. Czy coś takiego wchodzi w grę w Pana opinii dzisiaj? Czy rzeczywiście, jeżeli zostaną jakieś pieniądze w budżecie, to czy miasto powinno w jakiś sposób pomóc Stali? To pytanie jest przedwczesne. Hmm. Dlatego, że my dzisiaj nie wiemy, jaka dokładnie jest sytuacja. No, okay. no może ja wiem więcej z racji tego, że byłem w tym zespole, który to badał, ale decyzję nie podejmuję ja, tylko podejmują radni. Więc najpierw przejdźmy przez te kroki, czyli poprzez tą sesję zwołaną na wniosek. Dajmy szansę prezesowi Wróblowi, żeby przedstawił tą sytuację i swój pomysł na wyjście z tego kryzysu prezydent miasta zapowiedział, że przewidziana w budżecie na rok 2025 kwota wsparcia dla Stali i Goszów jest na poziomie z bieżącego hmm, roku. Tak. I, I tutaj myślę, że ta kwota nie będzie budziła wątpliwości i sporów, pod warunkiem, że uznamy, choć też to nie są do końca kompetencje Rady Miasta, że spółka Stal Gorzów Wielkopolski, która zajmuje się żużlem, będzie w sposób, nazwijmy to też trochę w cudzysłowie, na wyrost, w sposób niezagrożony, funkcjonowała w kolejnym, w kolejnym roku. A jak pan myśli, już tak poza audytem, poza tą dyskusją wokół tych takich rzeczy związanych z długiem Stali Gorzów, chociaż to, to też dotyczy, bo czytam zdania kibiców i oni pytają na przykład o przyszły sezon. Czy uda się poskładać i budżet, i, i, i to wszystko, co, co, co powinno funkcjonować w klubie? No i co. Stargorzów musi zrobić, żeby też odzyskać posłuch wśród kibiców, w sensie, żeby kibice chcieli przyjść. Widzieliśmy wczoraj ruszyły karnety, była kolejka do jednego z żużlowców, ludzie przyszli kupić, więc, więc myśli pan, że to się w przyszłym sezonie poskleja i uda? Stalgorzów nie jest pierwszym klubem, która mhm. jest na tak ostrym wirażu. Zresztą nawet Stalgorzów nie po raz pierwszy jest na takim no, wirażu, jasne. więc historia pokazuje, że można z tego, z tego wyjść. I to wymaga wiele zmian w klubie i tutaj przede wszystkim Dariusz Wróbel winien się otoczyć ludźmi Którzy będą go wspierali w codziennej pracy. Ten zarząd powinien być kilkuosobowy, bo jedna osoba tego po prostu nie jest w stanie, mówiąc obrazowo, przerobić. Tej pracy w klubie jest, jest za dużo. A pan e... wie, jaki jest zarząd, bo Jerzy Synowiec a propos mecenasa-synowca pytał, kto tam rządzi. E... Tak, ta wiedza jest jakby powszechna, bo Stalgorzów zmiany, które są personalne, publikuje poprzez komunikaty na swojej stronie. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o tym, by odwołać Waldemara Sadowskiego ze spółki i w to miejsce powołała Dariusza Wróbla. W tej chwili zarząd w spółce akcyjnej, która zajmuje się żużlem, jest jednoosobowy, ale też trzeba powiedzieć, że nie ma zarządu, w klubie sportowym Stal w stowarzyszeniu, więc spodziewam się, za chwilę będziemy mieli walne zgromadzenie, mhm. i tam należy będzie powołać nowy yy, zarząd. Zobaczymy, kończymy temat Stali Gorzów. Yy, yy, ja chciałem zapytać o śmieci i o, o, o to, co czeka mieszkańców. Panie radnym, <grym> głosowaliście na tym, żeby wyjść z MG6? No To jest w ogóle pytanie, co dalej z MG6. Wiem, że jeszcze członkowie MG6 części gminy się nie spotkały. Muszą to przerobić, przegadać, co, co dalej, ale wyjście Gorzowa, no to jednak dla tej, tego zrzeszenia gmin jest czymś ważnym i pytanie, czy to nie jest decydujące o jego losie. <laughs> Można zadać sobie pytanie, po co zostało w ogóle stworzone MG6? Ono zostało stworzone między nimi po to, by e, można było negocjować lepsze ceny, bo jednak e, duży może więcej. Ale okazuje się, że w tym przypadku że nie zawsze. mieszkańcy Gorzewa są na tym stratni. Mhm. I Rada Miasta, działając w interesie mieszkańców, podjęła decyzję o tym, by z dniem 1 stycznia 2026 roku wyjść z MG6. Uznaliśmy, że to będzie rozwiązanie, które będzie wpływało korzystnie. Na portfele mieszkańców, dlatego że jest duża szansa na to tak tak wynika z wstępnych kalkulacji, że będzie po prostu tani. Dlaczego? W systemie brakuje 18 tysięcy osób, za które dzisiaj płacą. Uczciwi mieszkańcy Gorzowa. W systemie odbioru śmieci. W systemie odbioru śmieci. To są najczęściej osoby, które wynajmują mieszkania. Mamy w Gorzowie mnóstwo mieszkań, które są na wynajem. Tam najczęściej jest zameldowana jedna osoba, zgłoszona jedna osoba, a mieszka kilka osób. Więc płaci się za jedną osobę za wywóz śmieci, a, 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 tak, a tak naprawdę to za tych wszystkich pozostałych płacą pozostali płacący uczciwie. Jest pomysł, żeby ten system uszczelnić i połączyć go na przykład. To mówisz, że to jest opcja ze zużyciem wody. No jednak zużycie wody jest inne, kiedy jest jedna osoba, kiedy jest cztery. Jest to, tak powiedziałam opcja, więc trwają jeszcze dyskusje, jak ma to wyglądać. Kolejny element. Kilometry przejechane dla odbioru śmieci. To są zupełnie. W gminach zupełnie inaczej niż no, w mieście. Podjeżdżamy pod jeden punkt, gdzie mamy odbiór śmieci w Gorzowie odbieramy od kilkudziesięciu rodzin. A jeżdżąc w pomałych miejscowościach, ten auto pokonuje duże kilometry od gospodarstwa do gospodarstwa. Nie dość, że to jest drożej, bo to są kilometry, ale to jest czas. Więc ludzie, którzy jeżdżą w tych pojazdach, mhm. również mają płacone za ten czas, który są w pracy, to jest oczywiste. To też podnosi ee, koszty. To jest w ogóle pytanie, czy odbiór śmieci podrożeje w gminach? To zobaczymy, bo to rzeczywiście no jak już zajdzie Gorzów i zajdą zej, te wyliczenia gorzowskie, no to mm -hmm. gminy zostaną z cenami e, same. Ale pytanie, jak to ma wyglądać w Gorzowie, bo to skończymy zaraz rozmowę. Niestety czas nam się kończy, A, ale e, teraz woda, znaczy e, śmieci mają być naliczane w stosunku do zużycia wody. 3 metry sześcienne na mieszkańca, tak mniej więcej to, to działa. Ja patrzyłem, jak to się dzieje w innych miastach. Od 9,5 złotego za metr sześcienny e, mhm. na mieszkańca do 13. Jeżeli przyjmijmy, że w Gorzowie to byłoby 11, no to to jest 33 zł i tak taniej niż teraz, bo teraz jest 38, e... więc być może, być może e, jest to... Jest jeszcze jedna e, ważna rzecz z perspektywy Gorzowa. E, firma innego. E, mówimy o in-house, czyli jakby, czyli o zleceniu tej usługi wewnątrz do miasta, e, czyli dla miejskiej spółki. Miejska spółka w odłożeniu od firm, które stają do przetargu, nie musi na tym zarabiać. Ona, wynik finansowy powinna wycelować w tak, tak zwane zero plus. Mhm, tak. Czyli celujemy. To tak celujemy w, po to jest ta spółka właśnie powołana. Ona nie musi działać, po to, by mieć zysk, więc też, jak, też to daje pewien pewną przestrzeń, gdzie można mieć te oszczędności na tym właśnie e, zadaniu. Zobaczymy, jak będzie. Prawda jest taka, że jeszcze decyzje przed nami, bo być może hybryda tam, gdzie jest zabudowanie jednorodzinne mm. będzie tak, jak jest dzisiaj, e, czyli deklaracja, a tam, gdzie wielorodzinne no to, no to woda. Zobaczymy, bo to w w często tak ma. Bo w szczegółach policja. to się będzie jeszcze toczyło. Mm. E, przypomnę, że my mówimy o wyjściu z 6 w 2026 tak. roku. Tutaj zapadła e, decyzja na Radzie Miasta o, takby tak intencyjnym o wyjściu. A my mamy jeszcze ponad rok czasu, żeby do tego się przygotować w szczegółach. I o tych szczegółach jeszcze będziemy rozmawiać. Ireneusz Maciej Zmora, Radny Klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzową Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.